bardzo serdecznie chciałam Was wszystkich powitać na takiej specjalnej uroczystości, którą mamy dzisiaj w przedszkolu, na pasowaniu na starszaka. Pasowane wprawdzie będą wszystkie dzieci 6-letnie, te, które się wybierają w czerwcu do szkoły, ale liczę na to, że 5-latki nam trochę pomogą. Już za rok będą wiedziały, co mają robić na takim pasowaniu. Pomożecie nam 5-latki? No, trochę Was witam, mamy panią dyrektor. Powiedzcie ładnie, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, i to pani dyrektor dzisiaj zdecyduje, czy Wy naprawdę jesteście starszakami i możecie za rok pójść do szkoły, czy nie. Zaczynają dzisiaj zielone misie. Zapraszamy. Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani. Dzień w tym serca nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie. Więc witamy moich gości, wszystkim pięknie się kłaniamy i na uroczystość zapraszamy. Zwróćcie wszystkich uwagę, prosimy i na oklaski wielkie liczymy. Na tym przedszkolu mamy miciaki, to będą właśnie nasze starszaki. Micie tęczowe, micie czerwone i na licznicy micie zielone. Nie, tu sobie pozostajemy właśnie wtedy na wszystkie, co lubi się grać. Kolejna grupa, to zaprosimy Was na taki krótki film. Ponieważ dzisiaj przedszkolaki nie tylko będą występować, ale będą musiały też zdać pewien test. Będą musiały odpowiedzieć na różne pytania. I bardzo bym chciała, żebyście uważnie obejrzeli ten film, bo część tych pytań, na które będziecie musieli odpowiedzieć, to będą pytania dotyczące właśnie tego filmu, tej bajki. Zapraszam. Krasnaltadzio przechodzi przez ulicę. Spójrzcie, dzieci. Krasnaltadzio idzie zwiedzić okolice. Hej, słuchajcie! W lewo obróć głowę małą, by ulicę widzieć całą. Potem spójrz dokładnie... Przede mną jest zagadka. Niech ktoś poratuje, tatka. Jakieś światła mi migają. Czy mnie przed czymś ostrzegają? To sygnalizacja, tacie. Gdy zapala się czerwone, przejście i wyzwraszą zjawy, czy miał jakieś ważne sprawy. Gdybyś myślał, że masz szpiega, albo goni cię kolega, na ulicę się nie wbiega. Dobrze, że mnie ktoś postrzega. Słyszałyście, drogie dzieci? Niech bez mnie nikt nie leci, jak struś albo szybki zając. Pasowanie? Co to takiego? Czy dostanę pasem od kogoś kolego? Pasowanie to zwyczaj taki, że w przedszkolu też będą starszaki. Te, które właśnie skończyły 6 lat, no i w czerwcu wyruszą w świat. Jak ma? Bo gdy dziecko ma 6 lat, to cię pozna cały świat. Go uczy przedszkola. By poradził sobie w szkole. Tutaj zawsze jest wesele. Tu są jego przyjaciele. Czerwona na dłoni.
dzieci się bezpiecznie przez ulicę można przejść. Gdy zapali się czerwone, jak czerwone pomidory, trzeba czekać. Tu nie wolno śpieszyć się. Czerwone na górze, zielone na dole, to dla dzieci najważniejsze. Światło pole. Czerwone na górze, zielone na dole, to dla dzieci najważniejsze. Światło pole. Przestane, nas jest zielone, a raz czerwone, świecą się dla nas światła drogowe. Swoje zadanie dzielnie spełniają, o bezpieczeństwo dbają. Czerwone na górze, zielone na dole, to dla dzieci najważniejsze, światła drogowe. Czerwone na górze, zielone na dole, to dla dzieci najważniejsze, światła drogowe. Teraz tęczowe misie wystąpią przed wami. Oddaję głos Julce. A nie, najpierw piosenkę. Proszę bardzo. Każde dziecko zawsze marzy, żeby zlecieć tak wysoko i z pykami na życie przywołać po obłoko. A marzenia spełnić łatwo, to nie żarty, to nie klina, bo w lataniu pod chmurami nam pomoże co? Trampolina, na trampolinie. Chociaż mamy lat niewiele. Patrzą taki ze zdumieniem, że słuchamy tak jak one, gdy na skrzydłach niewidzialnych przewyżamy świata stronę. Nic na zwrocie nie przeszkodzi i na zwrocie nie zatrzyma, bo na starcie czekać będzie ta rodzieńska. Wiem, trampolina, na trampolinie, hop, hop, hop. Jeden skok i drugi skok. Urywamy się od ziemi, do przygody startujemy. Na trampolinie, hop, hop, hop. Jeden skok i drugi skok. Coraz wyżej, coraz śmielej, chociaż mamy lepiej wie. Oprócz piosenki wierszyki te znane, od niech trudno być staszakami. Dobrze. Od codzień, od rana czekam tej chwili, gdy ze mną będą koledzy mili. Dobrze nam razem spać. Wielka niesłychanie, wystarsza się zostanie. Wtedy trzeba wszystko wiedzieć, pięknie bajkę opowiedzieć, kolorować, tańczyć, śpiewać i na nikogo się nie gniewać. Znać zasady wychowania, pięknie uczyć się czytania. Głowa wiedzy zostać musi, choć lenistwo człowieka kusi.
Jeszcze w zerówce wszyscy do tego uczą się pilnie języka angielskiego. Teraz wszystkim pokazać chcemy, jak po angielsku śpiewać umiemy. Fight with balloons in the treetops. Fight with balloons in the treetops. Scream out his family goes on. Fight with balloons in the treetops. Słuchajcie, i ostatnia grupa, która się zaprezentuje w repertuarze z języka angielskiego, to Czerwone Misie. One mają... One, two.
kula kolorowa, do zabawy wciąż gotowa. Lubi toczyć się lub skakać, bardzo trudno jest ją złapać. Możecie mówić razem. Co to jest? Piłka? Sprawdzimy. No brawo, brawo dla Czerwonych Misiów. Wszyscy. To teraz będzie zagadka dla Tęczowych Misiów. Słuchajcie uważnie. Spluszu brzuszek, spluszu głowa. Gdzieś od rana nam się schował. Może poszedł do ogrodu, by poszukać plastrów miotu. No sprawdzimy. No miś, brawo dla Tęczowych Misiów. No to teraz zagadka dla Zielonych Misiów. Posłuchajcie. To jest trudna zagadka. Kto zgadniecie, to naprawdę do szkoły możecie iść. Po tablicy raźno skacze, kreśląc po niej białe znaki. Proste, krzywe i koślawe. Zgadnij, kto to taki? Brawo! No. Brawo dla Matyldy i brawo dla Zielonych Misiów. Dobra, to jeszcze po jednej zagadce, słuchajcie. Zaczynamy znowu od czerwona. Biały ptak, naszej Polski znak. Orzeł, sprawdzie. Orzeł, zgadza się. Brawo dla Tęczowych Misiów, to naprawdę nie było proste. I ostatnia zagadka dla Zielonych. Grzbietu swego nie wygina, nie bodzie rogami. Opowiada pięknie bajki, szeleszcząc kartkami. Co to będzie, Zielone Misie? Oliwia, głośno? Książka. Brawo, super. Słuchajcie, moje zagadki, mój test angielskiego zaliczyliście chyba na piątkę, pani dyrektor, jak? Zagadki też na piątkę? Na szóstkę. To teraz jeszcze Patrycja ma dla was zagadki. Jak to zaliczycie, to będziecie... Sprawdzimy, czy dzieci znają zasady ruchu drogowego. Oglądaliście filmik z krasnoludkiem? Ale uważnie. No to sprawdzimy. No to pierwsze pytanie. Czy możemy przejść na drugą stronę ulicy, gdy świeci się zielone światło? No cudownie. Moi drodzy, drugie pytanie. Czy trzeba znać znaki drogowe, żeby wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji, w danym miejscu? Trzecie pytanie. Uwaga, uwaga. Wyskoczyła piłka na ulicę. Dzieci grały sobie w piłkę nożną i jeden chłopczyk bardzo mocno kopnął piłkę. Piłka wyleciała na ulicę. Czy możemy za nią pobiec? Nie! Przedostatnie pytanie. Na razie widzę wam bardzo, bardzo dobrze. Czy dziecko dobrze się sprawuje, gdy po osiedlu bez rodziców pedałuje? Nie! Słuchajcie. Bardzo mi się śpieszy i przebiegnę sobie przez ulicę. Co mi tam? Nie będę szukać przejścia dla pieszych. Niech sobie inni szukają. Tak, można przejść? Jasne, że nie można. Uwaga! Proszę bardzo, konkurs zakończył się, a teraz musimy poprosić, podsumować wyniki i zapytać się kogoś, czy egzamin zdany. Kogo o to zapytamy? No ciekawe, jaki będzie wynik. No słuchajcie, wynik jest rewelacyjny. Zdaliście wszyscy, ale to wszyscy zdaliście dzisiaj egzamin na przedszkolaka. Jesteście dojrzali, potraficie występować, rozwiązujecie zagadki, a co najważniejsze, potraficie poruszać się po ulicy. Uważam, że zasłużyliście dzisiaj wszyscy na to, żebyście byli honorowymi przedszkolakami. A za rok, jak wyjdziecie z przedszkola, to na pewno wszystkie dzieci będą potrafiły ubrać się, zawiązać buty. No to pięknie, to Matylda już może iść do szkoły. Będziecie potrafiły przeczytać i będziecie dojrzałymi szkolnymi dziećmi. A dzisiaj, za chwilę odbędzie się takie pasowanie na przedszkolaka. Będziemy wołać każdego z grupami. Jeszcze jedna jest niespodzianka. Słuchajcie, czas na ślubowanie. Chodźcie tutaj wszyscy, ustawcie się wreszcie i posłuchajcie uważnie nas jeszcze. Czas na ślubowanie. Ja przedszkolak dzielny,
Będę zawsze uśmiechnięty. Dziękuję! Będę słuchał swoje panie i zjadał całe śniadanie. Dziękuję! Będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty, aby nasz świat był piękny i bogaty. Dziękuję! Będę grzecznie się bawił i pięknie uczył, żeby mama i tata byli ze mnie dumni. Dziękuję! A teraz ostatnia przed wami próba. Komu się plaster cytryny zjeść uda? Ten do pasowania stanąć już może. Nie grymasić. Śmiało, śmiało, cytryna nie taka straszna. Zdrowa, ma dużo witaminy C. Żeby wzlecieć hen wysoko i z ptakami na wyścigi poszybować ku obłokom, a marzenia spełnić łatwo. To nie żarty, to nie kpina, bo w lataniu pod chmurami nam pomoże. Co? Trampolina! Na trampolinie hop, hop, hop! Ha! Jeden skok, hop! I drugi skok, hop! Odrywa. Na skrzydłach niewidzialnych przemierzamy świata strony. Nic nam w locie nie przeszkodzi i nas w locie nie zatrzyma, bo na starcie czekać będzie czarodziejska. Wiem! Trampolina! Na trampolinie hop, hop, hop! Ha! Jeden skok, hop! I drugi skok, hop! Odrywamy się od ziemi do przygody. Otwieram pudełko, kredki wystawiam.
oka rysowały szybko, bo to dla nich pestka. Kiedy się zmęczyły, weszły do pudełka i tak się skończyła ich przygoda wielka. Jak bardzo dzikie zwierzę biegały po papierze, mieszały się kolory, powstały dziwne wzory. Jak bardzo dzikie zwierzę biegały po papierze, mieszały się kolory, powstały dziwne wzory. Do przedszkola prowadzi mnie. Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, a po spacerze w sali wesoło bawię się. Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam. W przedszkole domem drugim jest. Czasem rano trudno mi wstać, chciałoby się leżeć i spać, lecz na mnie auto czeka i miś. Co będziemy bawić się dziś? Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, a po spacerze w sali wesoło bawię się. Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam. W przedszkole domem drugim jest. Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, a po spacerze w sali wesoło bawię się. Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam. W przedszkole domem drugim jest. Brawo dla wszystkich dzieci! Oklaski dla wszystkich przedszkolaków, starszaków, wszystkie moce oklaski. Gratulujemy i od dzisiejszego dnia jesteście wzorowymi przedszkolakami. Dajecie przykład wszystkim młodszym dzieciom w przedszkolu. Ok? Zgadzamy się? Możemy grupowe zdjęcia tak zrobić. Dobra, to jeszcze na koniec raz zaśpiewamy trampolinę, bo wiem, że wszystkie dzieci znają. Wstajemy. O, jeszcze raz będzie. Uwaga. Każde dziecko czasem marzy, żeby wlecieć tak wysoko. Głośniej, to jako to ma dużo. Przygładać kół o głowo, a na rzecz.